Gość poranka. Katarzyna Kosińska, witam, zapraszam na audycję Gość Poranka. Dzisiaj drugi dzień października, czyli pierwszy poniedziałek miesiąca i jak zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca spotykamy się z panem Markiem Zalewskim. Pan Marek, artysta plastyk, jest u nas w studio. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie. Pierwszym tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie to, co zakończyło się wczoraj. Pan Marek tak naprawdę prosto z Gdyni, można powiedzieć, do naszego studia dotarł. Mam na myśli festiwal, 9. festiwal filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci, który miał miejsce w Gdyni. Proszę kilka słów powiedzieć na temat tego wydarzenia. Jeszcze dodajmy, że był pan komisarzem pleneru dla uczniów, prawda, Liceum Plastycznego w Zakopanem. Tak, tak. No to jest fantastyczny festiwal. Piękne rzeczy się tam dzieją. Wiele historii zostało powiedzianych, młodzieży przede wszystkim. I całe szczęście, że ten festiwal jakby przeradza się w takie forum dla młodzieży. Żeby tą informację o dawnych, czarnych również czasach naszej historii opowiedzieć. Jest tego mało generalnie na co dzień, ale dzięki temu festiwalowi, dzięki Arkowi Gołębieskiemu i dzięki temu, że ten festiwal powstał w Ciechanowie. Szkoda, no że przeniosiono go do Gdańska, do Gdyni. Wspaniałe zdarzenia, począwszy od historii, a skończywszy na artystycznych zdarzeniach. Pojawiły się tam też nasze ciechanowskie, że tak powiem, akcenty. Łukasz Juszkiewicz, który zaprezentował się fantastycznie na koncertach. Droga otwarta przed karierą. Mówmy o tym w Ciechanowie, bo to wspaniały ambasador kultury ciechanowskiej. No i kilka słów o plenerze tym dla uczniów. Tak, to był plener, który miał jakby być świadkiem tego festiwalu i również, no mówię, młodzieży to się przyda, ale jednocześnie jakby zapisać ręką współczesnego młodego artysty to, co się tam działo. A jak wyglądała w ogóle praca z młodymi ludźmi? Wspaniale. Młodzi ludzie są, okazuje się, zdolni, bardzo piękni, bardzo zdolni, bardzo mądrzy ludzie. I mamy taką mądrą młodzież. Przyszłość jest wspaniała dla takich ludzi. Zaprezentowało się Liceum Zakopanego wspaniale. Tylko pozazdrościć, że na przykład Liceum Plastyczne z Orłowa, blisko Gdyni, nie było tym zainteresowane, a proszę bardzo, z Zakopanego potrafili przez przyjechać. Przez całą Polskę przyjechali, dotarli. I w kolejnym festiwalu na pewno też weźmie pan udział. Tak, tak. No ja biorę cały czas w tym festiwalu jakby udział. Raz, że robię tam rzeźby, statuetki, które idą w tak wspaniałe ręce bohaterów i ludzi jeszcze z całego świata, bo ten festiwal ściąga takich ludzi, żeby pokazywać ich. I idą w takie ręce i tak no, wdzięczni są ci ludzie za uhonorowanie ich właśnie taką skromną statuetką Drzwiami do Wolności na przykład. To teraz kilka słów trochę o wspomnieniach też. Wspomnieniach mam na myśli ostatnie spotkanie, które odbyło się w Fabryce Kultury Zgrzyt, Dzień Bluesa. Pan również był gościem tego spotkania. Powiedzmy, czego ono dotyczyło i kilka słów na temat właśnie tego wrześniowego spotkania. Ja byłem no trochę też zdziwiony, że w ogóle zaczyna się wspominać pewne rzeczy, czyli co, ja się starzeję. Ale tak. Albo to znaczy, że brakuje tych rzeczy. Tak, no pewnie tak. Jest to było zdarzenie bardzo piękne, dlatego że dla mnie wzruszające nawet, że o tym wspomniano. I Zgrzyt o tym jakby nie zapomina, dlatego że Zgrzyt jest jakby kontynuatorem klubu muzycznego, który zaczął, no nie przyznam się, że ja i Stasiu Antoszkiewicz, żeśmy ten klub muzyczny w BWA, Biurze Wystaw Artystycznych na ulicy Pułtuskiej, zrobili. I jeszcze parę innych osób, no trudno by to wspominać, ale bardzo to było piękne czasy i tam się tworzyła taka klubowa atmosfera. Co tydzień przyjeżdżali wspaniali muzycy, wspaniałe zespoły, wspaniali ludzie. Proszę sobie wyobrazić, do sali 100-metrowej, 110 metrów kwadratowych wchodziło prawie 400 osób na przykład na koncert Sojki czy innych. Nie będę się chwalił, ale to jakby początek tego całego ruchu w Ciechanowie klubowego, muzycznego, który Zgrzyt właśnie teraz prowadzi. I teraz trochę o pana pracy porozmawiamy. W parafii świętego Piotra w Ciechanowie można podziwiać figury pana autorstwa. Już 12 apostołów stoi.
Już się obawiałem. Czyli praca zakończona. Już się obawiałem, że pani zacznie mnie o inne tematy pytać, bo ja właściwie chcę mówić o sztuce. Tak, jest to dla mnie temat zakończony i mam wielką satysfakcję z tego, że miałem możliwość to zrobić. Myślę, że to nie jest koniec mojego tematu tego typu, tej tematyki. Dalej będę coś tam robił, już mam jakby pewne propozycje. Ukończyliśmy, jakby dokończyliśmy dzieło architekta, dzieło profesora Gustawa Zemły, który tam Chrystusa zrobił do tego kościoła. Wielkie dzięki księdzu Graczykowi, że jakby chce dokończyć swoje dzieło. I zapraszamy do kościoła, można te figury podziwiać. To teraz powiedzmy, co jeszcze, jakie plany na najbliższą przyszłość ma pan Marek Zalewski? Wie pani co, najpierw może bym chciał powiedzieć o dwóch wystawach, przepraszam jednak. Mm-hmm. O pięknych wystawach, o których no jakby cicho w Ciechanowie szkoda, bo z takich wystaw warto się uczyć i to całe zagłębie naszych ciechanowskich hobbystów, malarzy powinno tam być. Szkoda, że nie uczestniczą w wernisażach i nie dowiedzą się od autorów tych prac, czy o tych prac, o tych dziełach. To jest Muzeum Szlachty Mazowieckiej, gdzie jest wspaniała wystawa, no, wręcz fantastyczna wystawa malarstwa świętej pamięci profesora Borysowskiego. Tam się trzeba uczyć z tego malarstwa, z tej kompozycji, z tego koloru, który jest pokazany. To jest wystawa przywieziona z Torunia. I oczywiście no, super wystawa też w COEK Studio pana, zerknę, bo nie pamiętam nazwiska, Andrzeja Jędrysiaka, Op Art. Kto dzisiaj wie, co to jest Op Art? My dzisiaj chcemy patrzeć na sztukę tylko takimi oczami, o dziełach, które wiemy, znamy, potrafimy nazwać. Obraz powinien według przeciętnego człowieka przedstawiać pejzaż, ma tą naturę, czyli jakiś dzbanek z kwiatami i tak dalej. Nieprawda. Op Art zrobił nam rewolucję również w modzie, również w architekturze, również w... O wiem, już pokazuje mi pani czas, przepraszam. Tak, pokazuje, ja dostaję tam sygnały, że musimy skończyć, ale dwa słowa właśnie o tych planach. Planów jest wiele, za chwilę wyjeżdżam znowu, także jest dla mnie fantastyczny czas. Czego wszystkim życzę. A więcej dowiemy się w listopadzie w pierwszy poniedziałek miesiąca podczas naszej setnicznej audycji. Będzie pewien problem z listopadem, bo już mnie... może jeszcze będę. Tak, to zobaczmy. Miejmy nadzieję, że audycja się odbędzie. My będziemy na pewno informować. Bardzo dziękuję za przybycie do naszego studia. Moim gościem był pan Marek Zalewski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Gość poranka.